Uwaga! Ten film został stworzony w celach humorystycznych. Nie ma na celu obrazić żadnej osoby lub grupy o określonych poglądach. Przed nami runda czwarta, gospodarka i bardzo konkretne pytanie. I również bardzo proszę o bardzo konkretną odpowiedź. Euro czy złoty? Czy i ewentualnie kiedy Polska powinna przyjąć walutę euro? Stanisław Żółtek, euro czy złoty? I kiedy? No oczywiście, że precz z tym euro, nie, nawet nie szkoda mi takiego pytania zadawać. Ja zamiast tego wolałbym porozmawiać o wyjściu Polski z Unii Europejskiej, bo Polska na tym w tej chwili nie tylko traci, ale będzie traciła coraz więcej. To nie tylko potworne zbiurokratyzowanie Polski. To jest to, że jest plan w ogóle praktycznie wydłubania z Polski, całej forsy, zwykłym wydobywaniem złota z powietrza. Opłata za dwutlenek węgla. No to, co nam się szykuje, to jest jakiś horror istny. Ale rząd zamiast zajmować się gospodarką, obniżeniem podatków, wyprowadzeniem jej na prostej, zwłaszcza po tej pandemii, to czym się zajmuje? Kupowaniem głosów wyborców za ich pieniądze. Jakieś 500+, po kolejne 1000+, 5000+, jakieś bony turystyczne. Aż mi strach zaproponować rządowi, żeby może przypomnieli, że są budki od piwa. Że może menelowe plus by jeszcze dorzucili, bo też to są głosy wyborcze. Bardzo dziękuję.